Dobry wieczór. Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z poślizgiem jednodniowym. Zapraszam bardzo serdecznie na horoskop z okazji nowego tygodnia, kochani. Dobry wieczór, niespodziewanie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dobry wieczór, kochani. Witam znajome buźki już. Witam Instagram, witam Facebook. Dobry wieczór. Zapraszam na rady i ostrzeżenia na tydzień 21. Miało być wczoraj, kochani, ale byłam tak umęczona, tak umęczon pogrzebion, jak to się mówi w naszej kulturze, i nie dało rady. A dzisiaj wróżę, kochani, 12 godzinę, więc im więcej się zużywa energii, podobno tym więcej się jej ma. Także idę jak to byk do przodu. Dobry wieczór. A Wy nie śpicie, witam. Salve moje znajome. Pyta się mnie wampirek, a Pani jeszcze nie w UK. Jeszcze nie. Była informacja, że przyjmuję od 30 maja w Wielkiej Brytanii, kochani. Natomiast wylatuję z Amsterdamu w piątek, jak już jesteście tacy ciekawi. Witam brata mojego przystojnego. Cześć, Jadziu. Stała ekipa, stały skład na Instagramie. Dobry wieczór. Witam wszystkich tych, którzy dołączają. Witam wszystkich tych, którzy będą oglądać później. To czekam niecierpliwie, wampirek pisze. No, ja myślę. Będzie się działo, kochani. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Miło, że jesteście. Powiadomienia działają. Dobry wieczór, brat. Niebieski mój, przystojny. Cześć, Edytko. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie i zapytamy kart Tarota o rady i ostrzeżenia na tydzień 21. Krótko, postaram się. Miło Was widzieć. Miało mnie nie być, ale sobie myślę, dobra, tam 12 godzina czy 13 pracy. Dobra, jest. Damy radę. Kochani, piszcie, skąd jesteście, skąd przybywacie. Na przykład ryba z Hiszpanii, czy też baranek tutaj z Rotterdamu. Piszcie, skąd jesteście, skąd przybywacie. No dobra, kochani. Na Facebooku mogą komentować tylko osoby obserwujące moją stronę co najmniej 15 minut. Facebook na nowym telefonie, na nowym sprzęcie. Kolejny już idzie. Także, kochani, po kradzieży to jeszcze wyszło wszystko na plus dla mnie. No ale nie o tym dzisiaj. Miło Was widzieć. No dobra, kochani, piszcie, skąd przybywacie, brat z Hiszpanii. No przecież, wspaniale. A miło. Lwiczka z New York. Pięknie się przedstawiacie, naprawdę, kochani. Miło Was widzieć. Tydzień 20. Pierwszy. Oczywiście, jeśli jesteś wdzięczny, jeśli korzystasz z rad, pójdź dalej, udostępnij. Dla tych, którzy być może potrzebują, strzelec z Hamburga. No i pięknie, cudownie, fajny skład. Dobry wieczór, witam późną porą. We wtorek prawie środa. I kochani, tak, tydzień od 22 do 28 maja. Pożegnaliśmy byka na niebie. Mamy na niebie teraz bliźniaka i tutaj zrobiło się troszkę jakoś lżej, a więcej chce się gadać, bardziej towarzysko, bo to już bliźniak tutaj w słońcu przede wszystkim. Tydzień 21, czyli trójka w numerologii, oznacza miłe spotkania. Oznacza również, o, dla niektórych niestety albo istety, trójkąty. Trójka oznacza też liczbę boską, niektórzy twierdzą, tak? Także, ale generalnie jest to bardzo towarzyska liczba, cyfra i też przyciągająca magicznie sukcesy zawodowe. Trójkę, jak wyobrazisz sobie cyfrę 3, jak ją przewrócisz, to to jest tak jak katalizator, dopasuje się wszędzie. Także w tym tygodniu jesteśmy w stanie numerologicznie dopasować się właściwie do każdej sytuacji
i do każdej osoby. W tym tygodniu również planety są tak poukładane, że mogą już się wydarzać, mogą przed nami być jeszcze bardzo wymagające spotkania. Także miejcie przede wszystkim wyrozumiałość w tym tygodniu dla siebie oraz dla innych. Cześć Arletko! Już trójkąty na początek. No dobrze, także to tak, kochani, w skrócie. Wszystkim zodiakalnym bliźniętom 100 lat dla Was, spełnienia marzeń, wszystkiego dobrego. A tutaj cześć Paulinko, witam serdecznie. Spełnienia marzeń oczywiście, miłości, o której marzycie, wspaniałych kontaktów i porozumienia intelektualnego przede wszystkim z najbliższymi, z partnerami, ze znajomymi. I niech wszystko będzie w życiu dokładnie tak, jak chcesz, drogi bliźniaku, 100 lat dla Was. Niebyki rządzą, Martusia pisze. No, byczek już minął, także mamy teraz bliźniaka. Także będzie troszkę weselej, troszkę lżej. A tutaj bliźnięta zodiakalne jak motyle przede wszystkim, także jak różowe motyle, mówi się w astrologii. Także będzie nam trochę milej, trochę bardziej towarzysko. No dobra, kochani, i z takich jeszcze ogłoszeń, to oczywiście przypominam, jeżeli przebywasz teraz w Wielkiej Brytanii, czy też mieszkasz tam na co dzień, zapraszam Cię bardzo serdecznie do spotkania osobistego ze mną od 30 maja. Przyjmuję, kochani, w Malvern oraz w Londynie. Także na razie kupiłam bilet w jedną stronę. Ale kochani, plotki mnie tutaj dochodzą, że tak, niektórzy plotkują, że ja wyjeżdżam na stałe, że się przeprowadzam. Bzdura, bzdura, bzdura. Ja Holandię kocham i tutaj pozostaję. A tutaj jest na co dzień mój dom właśnie w Holandii. Holandia również bardzo dużo mi w życiu dała. Także na pewno nie opuszczę, nie wiem, co by się musiało stać. Natomiast z Amsterdamu do Wielkiej Brytanii mam tylko godzinę lotu. To tak, jakbym, kochani, do pracy poleciała. Chwilę, także dementuję wszelkie plotki, które mi tutaj przynosicie do mnie do gabinetu. Nie wyjeżdżam na stałe, nie przeprowadzam się, mieszkam na co dzień w Amsterdamie, a natomiast do Wielkiej Brytanii lecę dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, bo tam mnie zaproszono. Zaprosiły mnie takie bardzo wspaniałe, ciepłe i jasne dusze, które są bardzo wdzięczne za to, co robię. Za to, co przekazałam w pewnym momencie życia, także przy okazji również dla innych Polaków, myślę, że z korzyścią. Także dementuję plotki wszelkie, które mi tutaj przynosicie. Kochani, za mną wspaniały dzisiaj Justynko, dobry wieczór. Fajnie, fajnie, widzę, pięknie. Do Krakowa też blisko. W Krakowie jestem prywatnie tam. Dobra, ale dzisiaj przeszła mi taka, kochani, myśl, czy nie zrobić spotkań w Krakowie, bo już też tak Polska ciśnie. No zobaczymy. Na razie lecę do Wielkiej Brytanii, tam pracować, spotykać się również z Wami, rozmawiać, trochę zwiedzać, trochę imprezować. A tutaj Radka pisze, jedź i ratuj inne duszyczki. No tak, no tak. Taki jest cel, kochani. Także jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, jeśli przebywasz tam, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na spotkanie osobiste ze mną. Przekażcie tym, którzy tutaj, którzy tam przebywają i potrzebują spotkania, rozmowy, bądź są po prostu ciekawi. No dobra, kochani, jaki tydzień dla nas wszystkich tutaj? Jaka energia tego tygodnia dla nas wszystkich. Powoli tutaj będzie nam księżyc rósł. Także pamiętajcie, że to nie jest, kiedy księżyc rośnie, to nie jest dobry czas na rozpoczynanie wszelkich diet, bo my również razem z księżycem, gdyż jesteśmy częścią natury, tutaj przybieramy. W tym tygodniu nie ma pełni, nie ma nowiu, natomiast idziemy pomalutku do pełni księżyca w
zodiakalnym strzelcu, która ma miejsce 4 czerwca, kochani. To tak informacyjnie. Miło Was widzieć. Witam wszystkich tych, którzy dołączają. Dobry wieczór. Same znajome buźki to widzę. Dobra, kochani, energia tutaj ogólna dla nas wszystkich. Dla niektórych znaków zodiaku lepiej będzie pobyć w samotności. Energia pustelnicza. Energia pustelnicza oznacza nie tylko dosłownie bycie samotnym, a jeżeli już ta samotność, to z wyboru, to z mądrości tutaj. Jest to przede wszystkim energia poszukiwania. Wspaniały czas w tym tygodniu na naukę. Pamiętajmy, że też archetyp strzelca oznacza zawsze wyższą edukację, oznacza zawsze wyższą świadomość, oznacza też sprawy spirytualne i poszukiwanie. Strzelec strzela w świat, można powiedzieć. Strzelec oznacza świat, oznacza tutaj tematy właśnie ezoteryczne i poszukiwanie i naukę. I tak jak mówię, powoli idziemy do tej pełni księżyca w zodiakalnym, ognistej pełni w zodiakalnym strzelcu, a ten tydzień będzie właśnie na poszukiwanie mądrości. Tydzień też dla niektórych, kto ma usłyszeć, to bardzo ważne spotkanie z zodiakalną panną, ale też tydzień tutaj spotkań z seniorami, z osobami starszymi. Może być to mama koleżanki, może być to tutaj sąsiadka, może rozpoczynasz pracę charytatywną dla starszych osób, albo masz spotkanie z babcią, z sąsiadką, czy też ze starszymi twoimi rodzicami. Także dużo spotkań z seniorami i słuchajcie w tym tygodniu seniorów, co mają do powiedzenia, bo to, co będą przekazywać, będzie bardzo istotne w tym tygodniu. Niektórzy też w tym tygodniu mogą bardzo mocno mieć takie zderzenie z rzeczywistością swoją biologiczną, tak to powiem, czyli dyplomatycznie. Czyli niektórzy mogą odczuć już tutaj starzenie się ciała. Także no nic z tym tutaj nie da się zrobić, taka jest kolej rzeczy. Natomiast jeżeli tutaj ciało biologiczne się starzeje, to jest szansa, że mózg mądrzeje. No dobra, taka energia dla nas wszystkich. I pytamy, a wy komplementami jedziecie jak zwykle, Anetko, dziękuję za komplement. Także idziemy od baranka do rybek, u mnie klasycznie, ja jestem, kochani, retro, jestem bykiem, także u mnie jest zawsze tak samo. Dobra, baranki, czy są baranki? Baranek pisze, skąd jest. I ja zaczynam. Miło Was widzieć o tak późnej porze, pomimo tego, że w ogóle bez zapowiedzi. Baranku, co u Ciebie? Baranek tychy, dobra. No ogniście tutaj będzie, także Wenus we Lwie, pamiętajmy też w tym tutaj tygodniu, to znaczy będzie nam się chciało ognistej miłości. Drogi baranku, będziesz miał ochotę na rozpoczynanie czegoś nowego. Nowe pomysły, kreatywność, ale też bardzo duże rozbudzenie seksualne. I od Ciebie już zależy, drogi baranku, czy tą energię spalisz w postaci wiadomej, zwierzęcej, czy też ją przekierujesz na kreatywność, na tworzenie, na biznes, na może tutaj jakieś wibracje artystyczne. Także to już od Ciebie zależy. Będzie Was energia tutaj rozpierała i bardzo dobra energia, drogie baranki, dla Was na rozpoczynanie. Barbara pisze, intuicyjnie jestem, fajnie. Sylwia mnie pyta o pomadkę. Ja nie mogę z Wami, dobra. Rada ostrzeżenia dla baranka.
Pomadka fuksja. Inglot. Karta rada. Posłuchaj wróżki. Baranki w ogóle. Dobrze by Wam tutaj w jakichś nowych początkach, w jakiejś energii zrobił kontakt z wróżką. Także posłuchaj wróżki bądź osoby, która zajmuje się innymi tutaj tajemnymi jakimiś naukami. Także która pracuje z tajemnicą. Karta rada dla Ciebie. Jeżeli są baranki, które się zastanawiają, czy lepiej być singlem, czy lepiej zalegalizować związek, czy też zaręczyć się, to karty podpowiadają w tym tygodniu: zostań singlem, mądrym singlem, tak? Karta rada też dla Ciebie. Dobrze by było, aby baranek odwiedził laboratorium, aby przebadał się tutaj zdrowotnie, bądź też rozpoczął leczenie lekami tradycyjnymi, bądź też włączył w swoje życie suplementację. Karta rada też dla Ciebie: zabezpieczaj się, jeżeli nie chcesz mieć niespodziewanej ciąży. Także i najlepiej byłoby to, żeby to były tabletki, tak to tutaj widzę, bądź mężczyźni odwiedzić laboratorium. Także coś takiego na trwałe, o tak bym to tutaj powiedziała. Karta rada też: zaufaj kobiecie w Twoim otoczeniu, która jest oficjalnie singielką dla ludzi, bądź też wiesz, że jest kochanką, czyli kobietą w ukryciu. Także mądra osoba tutaj, która Ci bardzo dobrze podpowiada. Karta rada też dla Ciebie: będą sprzyjać Ci, drogi baranie, w tym tygodniu kobiety. Jeżeli jesteś tutaj mężczyzną i masz kochankę, kochanka dobrze, bardzo podpowiada. Także bardzo też dobrze Ci podpowiada, czy, bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, księgowa bądź księgowy. Pilnuj dokumentów, sprawdzaj po kilka razy dokumenty. A tutaj, jeżeli na przykład Ty pracujesz jako księgowa, księgowy, to przede wszystkim skup się na dokumentacji kobiet. Natomiast ostrzeżenie przed rodzeństwem. Rodzeństwo może dać w tym tygodniu popalić. Ale też tutaj uwaga, bo ktoś może chcieć się Tobie oświadczyć, zaręczyć się z Tobą, czy też no wypalić z jakąś tutaj, z jakimś konkretem, który może Ci być totalnie tutaj niewygodny. Wcale się nie będziesz, drogi baranku, z tego cieszył. Ostrzeżenie też, uwaga, na układ hormonalny, układ pokarmowy, bo szaleje Wam, szaleją Wam hormony w tym tygodniu, drogi baranki. Ostrzeżenie również przed zodiakalnym bliźniakiem. To nie jest dobra postać w Twoim życiu. Życzę dużo mądrości, baranki, udanego tygodnia dla Was. Idziemy do byków! Czy bycze stado jest tutaj? Tutaj piszecie, że też czeka nieraz, jak inna wróżka zaczyna od końca. Nie odpowiadam za wróżki, które nie szanują astrologii. Ja astrologii nie wymyśliłam, natomiast szanuję tą naukę uczono się kiedyś, każdy człowiek, zwykły Kowalski się tego uczył, bo kiedyś był to przedmiot normalnie na uczelniach i w szkole. Ja tego nie będę zmieniać. Także ja jestem astrologiem. Jeżeli wróżki, które nie są astrologami, sobie zmieniają kolejność znaków, to jest jakby ich problem. Także już przerywam od razu tą dyskusję, która tutaj zagorzała, bo oczywiście ryby zodiakalne muszą mieć zawsze focha, że są ostatnie. Także nie wszystkie oczywiście, ale widzę, że taka dyskusja się tutaj pojawiła. Jeśli chodzi o horoskopy, ja tego nie zmienię, mówię to tu i teraz. Także zawsze u Anny wróżki będzie od baranka do ryb, dlatego że szanuję astrologię i nie zmieniam sobie, jak mi się widzi po prostu. Także natomiast jeśli chodzi o pełnię księżyca i nowie księżyca, wtedy możemy sobie pozwolić na zmianę dominującego znaku, gdzie księżyc jest w danym znaku. Natomiast w klasycznej tygodniówce nie będę tego zmieniać. Mogę ewentualnie to zmienić, że przestanę się pojawiać.
Byki. Byku drogi, co u ciebie na ten tydzień? Niebieski pisze, ja nie mam focha, choć żem ryba. No i dobrze, bo połowę rybek jest takich, połowę takich, bo jedna z prądem, druga pod prąd. Dobra, nie zdenerwowałam się, ale po prostu mnie, po prostu jakieś takie wymuszanie, po prostu wnerwia i tyle, no. Więc powiedziałam, co myślę i koniec. Kochani, Facebook, nie wysyłamy obrazku, bo będę blokować komentarze i to będzie Twój ostatni komentarz na mojej stronie, jeśli wyślesz obrazek. Ikonki małe tak, duże obrazki nie. Dlaczego? Bo blokujesz innym ludziom transmisję i ta transmisja może spaść. Nie mogę z Wami. Dobra, czy bycze stado jest? Byku, drogi, co u Ciebie na ten tydzień? Arletka pisze, przejdźmy do trójkątów. Dobra, idziemy. Byku, co u Ciebie? Byczek rozpoczyna jakąś nową drogę. Jeżeli jest byczek, który ma syna, istotne tematy tutaj z Twoim synem, bądź też wnukiem, ale bardziej synek. Też byczki, które mają pupili czworonogów, naszych braci mniejszych, czyli konkretnie pieska, to też tutaj może będziesz miała nowego pieska, będziesz miał, może sprawy właśnie tutaj Twojego pieska będą bardzo mocno istotne, a może pomyślisz o tym, że warto w mojej sytuacji wziąć tutaj pupila mniejszego. Istotne tematy z synem. No kochani, w tym tygodniu mamy dzień mamy. Także tutaj synowie do byczków z pewnością się odezwą i zaznaczą i będą chciały spędzić tutaj z mamami czas. Ale też pojawiają mi się nowe początki. Będziesz coś rozpoczynał. Zaczyna się, drogi byku, dla Ciebie absolutnie nowa droga. A dlaczego? No byczki, jesteśmy po nowiu księżyca tutaj w naszym znaku, także a nów to zawsze początek. Także idziemy, tutaj rozpoczynamy coś od zera. Bardzo dobry czas, bardzo dobry tydzień na rozpoczynanie związków, relacji, umów wszelkich, podpisywania, przeprowadzania się, podróże wszelkie. Wszystko, co ma nowy początek, tutaj na pewno nie kończymy, ale rozpoczynamy przede wszystkim w tym tygodniu. Uwaga też na nogi, zwłaszcza w podróży, ale też uwaga, niektóre byczki, na ugryzienie przez psa właśnie w nogę bądź w stopę. Rada. No i znowu, uważajcie, drogie byczki, przede wszystkim na kontuzję. Kontuzja nóg mi się tutaj pojawia, czyli kontuzja nóg bądź też stóp. Na to uważajcie. Też może po prostu niektórym bykom zaplątać się tutaj jak piesek albo szarfa, albo piesek może się bawić, bądź pod nogi tutaj wpaść, może Was albo ugryźć, albo możecie się przewrócić. Takie coś mi tutaj wychodzi, na to uważajcie. Karta rada, bądź uważny. Uważaj też na prąd, uważaj na ogień i wszelkie kontuzje. Ostrzeżenie tutaj macie, drogie byczki, przed samymi sobą. Najwięcej kłopotów w tym tygodniu, drogi byku, możesz sobie sprawić Ty sam. Natomiast uważajcie też, byki, na męża, te byki, które są zamężne, czy też w związkach tutaj zalegalizowanych. I uważajcie na ojca. Tato nie jest dobrą tutaj personą w tym tygodniu. Również jeżeli nie masz taty w naszym świecie materialnym, a przyśni się Tobie, będzie Cię ostrzegał przed czymś trudnym. Uwaga też na sprawy dermatologiczne, poparzenia tutaj, ale bardziej jest to poparzenie czymś
chemicznym, czy też prądem, czy też jakąś iskrą, coś takiego tutaj widzę, nie jest to jakiś straszny pożar, takie, nie jest coś wielkiego, ale drobne poparzenia mogą się tutaj pojawić. Też zabezpieczcie się, jak wyjeżdżacie, odnośnie alergii wszelkich, bo coś takiego może się Wam przytrafić. Uważajcie też na wchodzenie w relacje trójkątne. Konkretnie pojawia się dla niektórych tutaj żonaty mężczyzna, który może Cię okłamać, że żonaty nie jest. Także uważajcie też na kapłanów. W tym tygodniu, jeżeli zobaczysz księdza, czy też jakiegoś kapłana innej religii niż nasza, w której zostaliśmy wychowani, my Polacy, to niestety nie będzie to dobry symbol. Kościoły, świątynie omijałabym szerokim łukiem w tym tygodniu na miejscu byków. Także bądźcie ostrożne i bądźcie uważne. Medytacja uczy uważności. Pozdrawiam serdecznie wszystkie byczki. Syn jak najbardziej na plus dla byków, te, które mają syna. Pozdrawiam serdecznie bycze stado. Udanego tygodnia dla Was. Bliźniaki! Jeszcze raz wszystkim bliźniakom, które mają w tym tygodniu urodziny, 100 lat dla Was i spełnienia marzeń. A tym bliźniakom, które są bliżej mojego mojego serca szczególnie. Niebieski pisze, ciepły oddech proboszcza. Bądźcie ostrożne, byczki. No dobra. Ale który syn na plus, bo mam dwóch? Młodszy. Dobrze, że zapytałaś. Jeśli macie dwóch synów, czy trzech, czy czterech, to ten najmłodszy. Łatwo się mówi, jak ma się jednego, nie? Dobra. No dobrze, bliźniaki. Co u bliźniaka na ten tydzień? Wpadnie jakaś fajna kasa. Ale jeżeli masz tutaj dodatkowe źródło dochodu, to lepsza ta kasa z tego dodatkowego źródła dochodu. Niektóre bliźniaki będą się zastanawiać, którą pracę rzucić z dwóch, jeżeli macie taką sytuację, bo może okazać się, że z tej dodatkowej zarabiasz więcej niż z podstawowej. Dla niektórych ważne, dla niektórych bliźniaków istotne tematy w małżeństwie. Inne bliźniaki mogą zainwestować tutaj w rower, skuter, motor, czy też hulajnogę. Patrzę dalej. Jeżeli są bliźnięta, które stoją przed wyborem powiedzieć tak czy nie odnośnie związku małżeńskiego, mówię absolutnie tak. Jeżeli są bliźnięta, które zastanawiają się, czy zdecydować się na dzidziusia, na powiększenie rodziny, absolutnie tak. To jest właśnie ten tydzień. Wpada bliźniakom ekstra kasa. A tutaj też świetny jakiś zakup odnośnie urody bądź zdrowia, drogi bliźniaku. Karta rada dla Ciebie, jeżeli jest koło Ciebie, jeżeli jesteś mężczyzną czy kobietą, jeżeli jest koło Ciebie kobieta Twojego życia, postaw na nią. Jeżeli Ty chcesz się stać taką kobietą dla kogoś, masz ogromną szansę tutaj właśnie w tym tygodniu. Bardzo ważna relacja w tym tygodniu mama-dziecko. Także zadbaj o tą relację mama-dziecko. Jeśli jesteś dzieckiem, doceń mamę. Kup prezent tutaj, coś dla urody najlepiej zaprezentować. Jeżeli jesteś mamą, bliźniaczką, to odwdzięcz się swojemu dziecku w tym tygodniu.
Karta rada, też zadbaj o swój układ pokarmowy i hormonalny w tym tygodniu, jeżeli się decydujecie tutaj właśnie na powiększenie rodziny, to jest bardzo płodny tydzień. Natomiast ostrzeżenie przed staruszkami, przed seniorami, to nie jest dobra energia dla Was w tym tygodniu. Też wrogiem dla Was będzie zodiakalna panna. Też zwróćcie uwagę na nauczycieli, bo nie zawsze nauczyciel jest w formie, nie zawsze musi też dobrze doradzać, także nauczycieli omijać szerokim łukiem. Starsze osoby niestety też. To nie jest korzystna energia dla Was, a jeżeli myślisz o pracy dodatkowej właśnie z seniorami, odradzam Ci to. Ostrzeżenie też, nie szukaj nie wiadomo gdzie, bo możesz być samotny, możesz też zbłądzić. Masz wszystko, czego potrzebujesz do szczęścia, drogi bliźniaku, koło siebie. Tylko doceniaj. Niektóre bliźnięta niestety tutaj spadek formy, jeśli chodzi o sprawy ciała, po prostu możecie mieć zderzenie, wstrząs mózgu, że tak powiem, jeśli chodzi o starzenie się, o Wasz wiek, ale pomogą jakieś tabletki, bądź też suplementy. Pozdrawiam serdecznie wszystkie bliźnięta, udanego tygodnia dla Was i 100 lat. Raczki, idziemy do raków. Drogi raku, co u Ciebie? Czy są raczki? Arletko, kocham Twoje komentarze. Nauczyciela, księża i trójkąty. Na dokładkę poplątane nogi. Ciekawe. No zobaczymy. Raczek z Francji. Fajnie. Sabina pisze, katastrofa u raka. Poczekaj. Tu już wyprzedzasz. Zobaczymy. Może koniec tygodnia nie będzie taki zły. Drogi raku, co u Ciebie? Bardzo poważna rozmowa. Niektóre raczki będą mieć rozmowę bardzo poważną z adwokatem. Być może też inne raki, na przykład z lekarzem. Ale też bardzo intelektualna i poważna rozmowa z wysoką, szczupłą osobą. Może być to bliźnięta, waga, bądź też wodnik. Dużo poważnych, ciekawych rozmów się mi tutaj pojawia. Poczekajcie, kochani. Muszę tutaj... Dobra. Także bardzo poważna rozmowa, wręcz taka odcinająca, albo decyzyjna, mogłabym tutaj powiedzieć. Także decydujesz się, albo się nie decydujesz. Na przykład idziemy w tą, bądź nie idziemy. Ale będzie to rozmowa z wykorzystaniem tutaj właśnie argumentów takich logicznych. Dla niektórych raczków zabieg chirurgiczny pojawia mi się tutaj w tym tygodniu. Nie jest to operacja, także bądźcie spokojni, natomiast jest to jakiś drobny zabieg, może być troszkę bolesny zabieg, ale trzeba ten zabieg wykonać z mądrości. Natomiast raczki akurat nauczycielom mogą ufać, także nauczyciele dobrze mówią tutaj. Także karta rada dla Ciebie, bądź mądry, rozwijaj się, ucz się, słuchaj nauczyciela, słuchaj mędrca, słuchaj osoby starszej, bądź też starszej duszy, też tak może być. Karta rada dla Ciebie, absolutnie dobrym tutaj duchem w tym tygodniu dla Ciebie jest zodiakalna panna. Słuchaj starszych, pracuj z seniorami, pracuj dla seniorów, mówią tutaj karty, bo chcą dla Ciebie dobrze, drogi raku. Karta rada, dobrze też by było czasem poświęcić, znaleźć dla siebie tutaj czas, odizolować się do swojej samotni, więc spędź trochę, drogi raku, czas samotnie,
nie decyduj na szybko tutaj, nawet po tej trudnej rozmowie. Poczekaj, poszukaj jeszcze innych rozwiązań, może innego lekarza, innego adwokata, czy też skonsultuj się też z innym, na przykład nauczycielem. Ostrzeżenie, nie podejmuj za szybko decyzji, drogi raku, bo może cię ta decyzja kosztować później bardzo dużo psychicznie. Ostrzeżenie, niestety, przed, i to jest takie niedobre ostrzeżenie, przed sprawą sądową, że tej sprawy sądowej prawdopodobnie nie unikniesz. Ostrzeżenie również, jeżeli chodzi o zdrowie, przed problemami z jelitem cienkim. Nie musicie się spieszyć, konsultujcie się z różnymi specjalistami, natomiast słuchaj we wszystkim w tym tygodniu osób starszych. Pozdrawiam serdecznie wszystkie raki, udanego tygodnia dla Was. Idziemy do lwów. Idziemy do lwów. Cześć Darku, pozdrawiam serdecznie. Sabinka pisze, że właśnie szuka pracy przy starszych osobach. Fajnie. To idziesz w to, kochana. Lwy i lwiczki. Raki bez trójkątów, jest progres. Dobra, idziemy, kochani, do lwów. Lwy i lwiczki, co u Was na ten tydzień? O, jaki lew zmęczony. Tutaj wtorek, no już chyba środa, a lew śpi. Lew nie chce nic. Lew jest zmęczony tutaj. Także energia po prostu, trupia energia, tak bym tutaj powiedziała. Także nie masz sił. Nic się nie dzieje. Ani dobrego, ani tutaj trudnego. Cztery miecze, a Ty wisisz na tych mieczach. Niedobre tutaj. Energia taka bardzo ciemna. No chyba, że są lwy, które zgłębiają jakąś wiedzę. Uczą się. Muszą się odizolować od świata. Jakby zamknąć się na przykład w cztery dni i czytać książkę. To jest dla takich lwów bardzo dobra energia. Ale radzą Tobie karty, że lew powinien się po prostu schować, wycofać, być może pojechać na wakacje, a może potrzebny Ci jest urlop zdrowotny. Najlepiej, drogie lwy, co najmniej 4 dni wycofać się ze świata, spać, odpocząć. Marlenka, no pomęczony jak... No dobra. Zosia pisze, wymyśl coś, żeby pomalować te złe rzeczy. No dobra, coś wymyślę. Natomiast odpocząć czasem trzeba. Tutaj, drogie lwy i lwiczki, także karta rada dla Was. Zaszyj się. Trzeba zadbać o psychikę, zadbać o ciało. Dużo śpi w tym tygodniu, potrzebujesz tego snu. Potrzebujesz odpoczynku, potrzebujesz takiego resetu, wycofania się. Też kiedy się wycofujemy do tyłu, czasami trzeba zrobić 2 kroki, to widzimy więcej, tak? Ponadto też uważaj na nogi, bo tutaj bykowi się mogą te nogi poplątać, ale u lwa również, zwłaszcza jedna noga. Ja tu widzę skręcenie. Także też poprzez uniemożliwienie czasowego chodzenia możesz być gdzieś tam odizolowany, także i możesz po prostu spać. Także przerwę, pauzę trzeba wcisnąć, drogie lwy. Natomiast ostrzeżenie przed zodiakalnym baranem. Uwaga na barana, bo będzie narwany baran, ale też uwaga na urzędy, na komornika, na prokuratora, na kuratora, na jakieś urzędy wyższego rzędu. Lwy i lwiczki, które są tutaj z jakimś takim ostrym partnerem, od którego zależy Twoje życie finansowe bądź też zawodowe, uważajcie, bo może tutaj dopiec. Pojawia mi się też przemoc psychiczna, psychologiczna ze strony ważnego mężczyzny w Waszym życiu.
przemocowego psychologicznie, psychicznie, tak to tutaj widzę, ale też przemoc psychiczna ze strony pracodawcy, mężczyzna to jest. No chyba, że to jest już taka kobieta, która kobiety nie przypomina w tak mocnej energii męskiej, przemocowy, żandarm taki. To na to uważajcie. Uważajcie też, lwy i lwiczki, na głowę, na migreny. Może boleć ta głowa, może ciało będzie Was bardzo intensywnie informować o tym w tym tygodniu, czego potrzebuje. Panowie, uwaga na sprawy męskie do przebadania, ale też wszyscy tutaj mają ostrzeżenie przed wszystkie lwy, jelito grube. Także potrzebujesz przede wszystkim odpoczynku. Najlepiej, żeby lwy spały 4 dni albo zaszyły się w łóżeczku z książką, jeżeli jest taka możliwość. Odpoczywajcie, kociaki. Pozdrawiam serdecznie. Udanego tygodnia dla Was. Panienka, co u Ciebie? Dobrze i niedobrze. Dla niektórych lwów chyba dobrze. Jak się wyśpią. Lepiej spać. Lew zmęczony i poplątany. Arletko, jedziesz dzisiaj z komentarzami. A panienki, co u Was? Lew, tragedia. Zawsze można iść do innej wróżki i posłuchać, może gdzie indziej mówią pozytywniej. Tak czasem robicie, nie? Panienka. U panienki tutaj fajnie zaproszenie, droga panienko, na zabawę, na imprezę. Być może ktoś Ciebie zaprosi na wesele, na zaręczyny, na urodziny. Także zaproszenia na eventy, na jakieś imprezy tutaj. Ale też panienka w tym tygodniu może błyszczeć w klubie, może się tutaj bawić. Dużo kusicieli i kusicielek koło panienki. No, niektóra panienka może po prostu zwyczajnie wejść w trójkącik miłosny, w trójkącik planowany. Też pojawiają mi się tutaj kielichy, zabawa, impreza, dużo muzyki. Może się pojawić muzyka nad wodą, nad morzem, nad oceanem. Coś takiego. Także bardzo, bardzo rozrywkowo, drogie panienki. Karta rada. Pamiętaj o mamie. Bardzo ważna tutaj relacja w tym tygodniu mama-dziecko. Także warto zrobić na przykład huczną imprezę dla mamy, bądź też zabrać mamę w miejsce pełne muzyki, a tutaj śpiewu, czy też wody nad morze, ocean, coś takiego tutaj, rzeka, jezioro, coś takiego tutaj widzę. Karta rada, fantastyczny czas macie panienki na powiększenie rodziny, także płodny bardzo tydzień, to przy tych imprezach i tych trójkątach chyba tak to tutaj wychodzi, także jeżeli chcesz, to idź w to, jeżeli nie chcesz, uważaj. Karta rada, zwróć uwagę też na układ pokarmowy, układ hormonalny, bo coś, co pijesz, wpływa na Ciebie bardzo negatywnie. Pijesz czegoś za dużo, 3 filiżanki, 3 szklanki, 3 puszki, 3 butelki być może. Także 3 pojemniki tutaj ze szkłem nie są dla Ciebie. Także uważaj na to, bo nie funkcjonuje właściwie Twoja gospodarka pokarmowo-hormonalna. Karta rada też, zadbaj o urodę, świetny czas dla panienek na robienie wszelkich zabiegów takich estetycznych. Bardzo fajny też czas na kupienie sobie coś w centrum handlowym, bądź też w dużym mieście, centrum miasta, czy też nad jakimś oceanem, morzem, bądź wyspą. Fantastyczny czas na zakupy. Natomiast uwaga na kłamców, konkretnie na mężczyzn, na marki cappuccino, pięknych, przystojnych. Im bardziej przystojny, tym większy kłamca. Uwaga na obcokrajowców, bo mogą Cię oszukiwać, okłamywać, manipulować. Uwaga też na osoby pracujące głosem, nauczycieli, adwokat, prawnik,
ktoś, kto wypowiada się, coach wypowiada się na scenie, bo większych bzdur w życiu nie usłyszysz niż w tym tygodniu właśnie od tych osób. Uwaga na sprawy laryngologiczne, na gardło, gardło, przełyk, tutaj język, uszy, zatoki. Na te sprawy uważajcie, ale też chrypka niewiadomego pochodzenia czasami może się tutaj pojawić. Pamiętaj, że jeśli przychodzi taka chrypka, a jesteś ogólnie zdrowa, to masz problemy z wypowiedzeniem się, czakra gardła do odblokowania. Kolor niebieski dla Was na ten tydzień. Pozdrawiam serdecznie wszystkie panny. Udanego tygodnia dla Was. Waga. Zosiu, dziękuję Ci za komentarz. Piękny. A czemu Ty nie śpisz tak późno? Jak lwy mają spać. Waga czeka. No jak tam wagi? Marzenko, wracam do siebie. Po prostu. Dobra, wago, co u Ciebie na ten tydzień? No, pięknie powiedziałaś, Alu. Także Twój komentarz akurat pasuje do tego, co właśnie chcę przekazać. Waga rozczarowana, proszę bardzo. Waga rozczarowana uczuciowo. I to bądź też emocjonalnie. Waga rozczarowana w emocjach. I to nie raz, nie dwa, a trzy. Także tutaj rozczarowanie kompletne. Niektóre wagi po prostu zwyczajnie w tym tygodniu będą pijane. Będą tutaj topić smutki w alkoholu. Zaburzona właśnie gospodarka też wodna u wag. Pijecie czegoś za dużo. O trzy, a tutaj też trzy puchary, mogę powiedzieć. Trzy puchary, trzy kieliszki, trzy filiżanki, trzy puszki, trzy butelki. Także zamieniać sobie, robić tutaj zamianę. Także może kawa na wodę, czy inaczej. Także po jednej szklance zamieniać dziennie proponuję. Także nie funkcjonuje gospodarka wodna w Twoim organizmie tak, jak trzeba. Niestety rozczarowanie ludźmi pojawia się tutaj w tym tygodniu, zwłaszcza osobą spod znaku ryby, raka, bądź też skorpiona. Nie mogę. Arletka pisze, może jakby piją, będą bardziej znośne. Różnie to bywa. Dobra, patrzymy dalej. Rada, możesz śmiało liczyć na rodzeństwo. Także rodzeństwo Tobie pomoże, jeśli je masz, ale też karta rada dla Ciebie. Jeżeli wagi mają męża, żonę, partnerkę taką legalną, gdzie podpisaliście umowę, to warto się skupić na tej osobie i nie szukać przyjaciół nie wiadomo gdzie, bo Twój mąż czy Twoja żona jest Twoim najlepszym przyjacielem, przynajmniej w tym tygodniu. Rodzeństwo również po Waszej stronie. Więc po co szukasz nie wiadomo gdzie przyjaciół, droga wago, jak masz najbliższych koło siebie. Karta rada, zwróć uwagę w tym tygodniu na układ hormonalny, układ pokarmowy. Jeżeli są wagi tutaj, które słuchają, które są biseksualne, czas się przyznać do tego. Karta rada też dla Ciebie, podpisz do cholery w końcu jakąś umowę, bo tutaj wagi zwlekają, zastanawiają się, czy podpisywać, czy nie podpisywać. Macie bardzo dobry tydzień na podpisywanie umów, kontraktów. Nawet jeśli to ma być ślub cywilny, czy wejście w jakieś spółki, to jest to bardzo dobry tydzień, jeżeli jest waga, która chce podpisać taki kontrakt. Natomiast ostrzeżenie przed lwem. Lew nie jest po Twojej stronie. Uwaga na
lwa. Uwaga też na nowych ludzi. Nie daj się zaślepić nowymi osobami, nową miłością. Czy też uwaga też na Afrykańczyków w tym tygodniu. To nie jest dobra energia. Też jeśli się wybierasz do Afryki, czy też planujesz wyjazd do Afryki, to odpuść ten tydzień. Także uwaga też na poparzenia słoneczne, drogie bagi. Nie wiem, gdzie się znajdujecie, ale coś takiego mi tutaj wychodzi. Uwaga też na niechcianą ciążę, bo może tutaj zaskoczyć niektóre wagi. Jeżeli są wagi, które mają takiego malutkiego dziedziusia, to da popalić to równo. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wagi. Udanego tygodnia dla Was. Dbajcie o siebie. Idziemy do Skorpiona. Skorpiony, co u Was? Alu, jesteś kochana. Ala, waga. Dziękuję Aniu za wagę. Cudowne czytanie. Poszło w pięty i do mózgu. Dobrze. Fajnie. Skorpioniki. Czy jest skorpionik i skąd przybywa? No ciekawie, jest ciekawie. Dla niektórych to dzidziuś, brzuszek, ale to może być u Ciebie, a może być w Twoim otoczeniu. Informacja o ciąży pojawia się tutaj. No, dajecie ładnie. A tutaj, ale też istotna relacja mama-dziecko, czyli pamiętaj o mamie. Ale też tutaj zadbaj o relację z dzieckiem. Doceń Twoje dziecko. Dla niektórych skorpionów nagły przyrost wagi. Na to uważajcie. Także można się tutaj konkretnie czymś, no można przytyć mocno w tym tygodniu, także się pilnujcie. Problemy z odżywianiem pojawiają się tutaj. Dla niektórych to nagłe przybranie kilogramów może mieć związek z starzeniem się organizmu. Także na to ma wpływ tutaj właśnie Twój wiek. Także to jest takie ostrzeżenie. Ale będą skorpioniki w tym tygodniu też dbały o urodę, tutaj o swoje zdrowie. Spotkanie tutaj z branżą beauty się pojawia, kosmetyczki, fryzjerki w ruch, czy też jakieś fajne ciuszki. Generalnie bardzo pozytywny tydzień dla Was, jeśli będziecie tutaj trochę ostrożne. Karta rada dla Ciebie, zaufaj zodiakalnemu bykowi, ale też ojciec dobrze Ci radzi. Jeżeli nie ma taty w naszym życiu tutaj materialnym, ziemskim, pomyśl, co tata by Ci powiedział, co by Ci doradził. Te skorpiony, które mają męża, które mają tutaj, bądź też są w relacjach, mają męża swojego bądź cudzego, o tak bym powiedziała, pięknie, dyplomatycznie, to jest bardzo dobra postać w Waszym życiu. Mąż Twój bądź cudzy, jeśli z nim jesteś w relacji. Jeżeli skorpioniki mają jakieś dylematy tutaj, mają jakieś wyrzuty sumienia, które przychodzą, to i zastanawiają się, czy kontynuować relację z żonatym mężczyzną, czy też nie, czy to jak najbardziej tak. Jeżeli jest skorpion, który jest z kapłanem w związku, to dlaczego nie? Karty mówią. Jak najbardziej tutaj iść w to. Zadbaj o swoją skórę, zwłaszcza właśnie o tematy dermatologiczne, właśnie u kosmetyczki. To jest bardzo dobry tydzień na odwiedzenie właśnie branży beauty i zadbanie o Twoją skórę. Skóra Twojego ciała, twarzy, cała skóra. Natomiast ostrzeżenie przed
starzeniem się ostrzeżenie przed nauczycielami. Nauczyciele nie są pedagodzy, a tutaj dobrymi duchami w tym tygodniu. Ponadto też uwaga przed samotnością, uciekać w tym tygodniu od samotności, drogie skorpiony, czyli naładować sobie tak kalendarz, żeby samotnym nie być, tak? Ostrzeżenie też przed starszymi osobami, przed seniorami, co najmniej no, dużo starszymi od Ciebie. To nie jest pozytywna energia, bo nie dość, że samotny, to jeszcze stary. To nie jest ta energia tutaj dla Ciebie w tym tygodniu. Uważaj na zodiakalną pannę, bo będzie Cię dołować tutaj, tak? Także jeżeli myślisz, skorpionie, o zajmowaniu się w tym tygodniu starszą osobą, odpuść to, przełóż to na inny termin. Uciekać z pustelni, że tak powiem, mało przebywać samemu, bo wcale to pustelnictwo Wam dobrze nie zrobi. Wyjazd w góry nie jest dobrym pomysłem również na ten tydzień. Kontynuuj to, co zacząłeś, nie rezygnuj z jakichś projektów, z jakichś umów, czy też z jakichś relacji. Uciekaj przed samotnością. Wszystkiego dobrego, drogie skorpiony, udanego tygodnia dla Was. Nie jest źle, mogło być w gorzej. Strzelce. Jest już strzelec. Wiesia już wystrzeliła. Także idziemy do strzelca. Przed już niedługo Wasza pełnia księżyca, drogie strzelce. Nie mogę z tych Waszych komentarzy. Czytam jednym okiem tu. Jest wesoło. Widzę, że im później, tym weselej. Strzelcu, co u Ciebie na ten tydzień? Strzelec, będziesz w swoim żywiole, można powiedzieć. Strzelec w ogniu tutaj się pojawia. Cześć, Jadzie, witam serdecznie, pozdrawiam. Manhattan chyba, tak? Także strzelec w ogniu się tutaj pojawia. Istotne tematy z mężczyzną pojawiają się tutaj. Może być to też z ognia twój trygon, czyli baran, lew albo strzelec. A tutaj jakieś ogniste tematy pojawiają się, bądź też ogniste rozmowy z brunetem, ciemne oczy, około 40 lat, bądź też młodo wyglądającym mężczyzną. Dużo się będzie działo, energia takiej kreatywności, biznesu, interesu mi się tutaj pojawia, dużo pomysłów, dużo Ci się będzie chciało, o tak, zarówno tutaj zawodowo, jak i seksualnie. Od Ciebie już zależy, na co tą energię skierujesz. Natomiast, o Jezus, no będzie się działo, na pewno nudy nie będzie, drogie strzelce. Tutaj będzie albo-albo, także sielankowo nie jest. Natomiast karta rada, uważaj na kontuzje, na wypadki, na prąd. Jeśli pracujesz z maszynami, pracujesz z prądem, czy też z iskrami, czy na przykład jesteś spawaczem, to uważaj. Także, bo coś tutaj się może zawalić i czy złamać, czy spalić. Także bądź ostrożny, bądź uważny, bo będziesz w takim ogniu, że możesz, a drogi strzelcu, tutaj przedobrzyć. Karta rada, idź na tutaj, Boże, jak to powiedzieć, idź na tutaj ognisty może i przypadkowy seks, także bardzo dobra energia do takich szybkich numerków, tak to tutaj widzę, i na takie ogniste tutaj spotkania, no dzieje się u Was w tej energii. Także im bardziej dziko, tym lepiej. Nie planuj nic, nie rozmyślaj. Zarówno w pracy, jak i w seksie nic nie planuj. Poddaj się chwili. I taka jest rada. Reaguj na bieżąco. Nie planuj na cały tydzień. Myśl tu i teraz, bądź tu i teraz. Ostrzeżenie przed koziorożcem. Natomiast tych takich jakichś tutaj inicjacji przypadkowych dla niektórych, uwaga, bo może się pojawić choroba zakaźna, także ja nie mogę, idźcie tutaj w te jakieś spontaniczne seksy, ale bądźcie, zadbajcie o zdrowie, bo coś tu może się trudnego zadziać, zwłaszcza z brunetem, ciemne oczy, baran, lew, strzelec. Ostrzeżenie też przed zdradą
ty możesz być zdradzony, bądź ty możesz wejść tutaj w ogień, że tak powiem, z kimś innym. Ostrzeżenie też. Niektóre strzelce mają ostrzeżenie przed problemami z brzuchem. Boże, jak się jąkam. Wątroba, trzustka, śledziona, sprawy przemiany materii wołają tutaj o pomoc. Na to uważajcie, ale też choroba zakaźna się pojawia, więc bądźcie tutaj ostrożne. Ktoś może Was oszukać, tutaj jest to energia męska i zrobić Was po prostu w balona. Także, ale nie jest to kradzież, jest to oszustwo, zdrada, bardziej albo w pracy, albo w seksie. Na to uważajcie, pilnujcie przemiany materii. Pozdrawiam serdecznie, bo jakieś guzy, zgrubienia się pojawiają w tym temacie. Pozdrawiam serdecznie wszystkie strzelce. Ogniście nie życzę, ale z głową tak. Koziorożec. Spontany najlepsze, pisze Marcin. Ale dajecie. No ale ja daję, ale karty dają. No dobra, idziemy dalej. Koziorożec. Koziorożec będzie coś kończył. Pojawia się niestety tutaj karta śmierci albo i może stety. Także jeżeli jest koziorożec, który ciągnie trupa, który czegoś nie może od dłuższego czasu skończyć, to w tym tygodniu w końcu skończysz, drogi koziorożcu. Niestety tutaj dla niektórych przykra wiadomość o odejściu ze świata materialnego. A tutaj jakieś osoby. No i macie podobnie jak strzelec, tylko mniej seksualnie bym powiedziała. Także kurczę, to zaskoczona jestem, bo nie fajnie jest. Powiem Wam tak, śmierć, wieża i diabeł dla tych, którzy się interesują trochę tarotem, to nie jest naprawdę nic dobrego. Jeżeli chodzi o radę, też koziołku za dużo nie planuj, bo jeśli im więcej będziesz planować, koziołku, tym bardziej Ci los to rozsypie, to Ci to zakończy. Bądź po prostu spontaniczny. Spontaniczny w pracy, spontaniczny w ogóle w życiu, we wszystkim, w miłości, ale też w dopasowaniu się do innych osób. Bądź też spontaniczny bardziej w seksie. Natomiast, tak jak strzelec, uważaj na choroby zakaźne, uważaj na problemy z brzuchem. Coś może się tutaj trudnego zadziać w twojej przemianie materii, może pojawić się guz, zgrubienie, ma to związek z jakimś zakażeniem. Także na to uważajcie. Też możesz się nakręcać bardzo mocno. Koziołek może się tak nakręcić, że ma ostrzeżenie przed samym sobą. Bądźcie uważne przede wszystkim. Uważaj na kontuzje, na wypadki, na prąd, na poparzenia. Także i ostrzeżenie jest przed muzułmanami. Także uważajcie, bo mogą Wam narobić biedy, że tak powiem. Także jest też tutaj zdrada, jest oszustwo. Natomiast jeżeli koziołku poczujesz się zdradzony, czy oszukany, czy kogoś tutaj złapiesz na gorącym uczynku, nie ma zmiłuj się. Kończysz relację, czy odchodzisz z pracy, czy kończysz tą przyjaźń. Po prostu tu jest już albo. Istotne też tematy z zodiakalnym skorpionem, ale też bardzo ważny będzie dla Ciebie układ kostny, układ ruchu. Dbajcie o siebie, bądźcie uważne. Pozdrawiam serdecznie wszystkie koziołki. Udanego tygodnia dla Was. Co dobre niech się spełni, co złe niech się odwróci. Prawie nic dobrego nie było. Przykro. Wodniki.
Co u Ciebie, wodniku? Koziołki dziękują, no dobra. Wodniku, co u Ciebie? Dużo się będzie działo. Niektóre wodniki będą wybierać się w podróż samolotem i ta droga w powietrzu będzie dla Was bardzo korzystna, ale też tutaj seksualnie niebezpiecznie pojawia się dla wodników, także będzie ochota na różne rzeczy, miłe rzeczy. Także natomiast jeżeli tutaj kogoś zaprosiłeś do siebie i ktoś ma do Ciebie przylecieć, to będzie to bardzo miłe spotkanie. Istotne tutaj być może też seksualne tematy z lwem, baranem bądź też strzelcem. Dużo się będzie działo, drogi wodniki. Bardzo dużo telefonów, bardzo dużo komunikacji. Pamiętajcie, bliźniak na niebie, a także Merkury też jest już w biegu prostym, także bardzo dużo informacji na komunikatorach, dużo maili, dużo telefonów, także, ale będziecie w tym wszystkim bardzo szczęśliwe. Tutaj się będzie bardzo dużo działo. Karta rada dla Ciebie po Twojej stronie, zodiakalny lew. Więc jeśli masz już w ogóle wybierać seks z którymś z tych znaków z ognia, to wybierz lwa. Natomiast w ogóle generalnie lwy i lwice po Waszej stronie życzą Wam bardzo dobrze. Także chcą dla Was dobrze, drogie wodniki. Lwy chcą dla Was dobrze. Otwórz się na nowych ludzi. Zwracaj uwagę baczną w tym tygodniu na nowe osoby w Twoim otoczeniu. Nowa miłość, może nowe relacje w pracy. Bardzo dobry tydzień dla wodników na dzidziusia. Także jeżeli macie ochotę to i odwagę mieć w tych czasach dziecko, to jak najbardziej to jest bardzo dobry tydzień na zdecydowanie się, drogie wodniki. Także, ale też, jeżeli masz w otoczeniu małego dzidziusia, to jest dla Ciebie absolutnie dobry duszek, dobry aniołek tutaj. Karta rada też dla Ciebie: potrzebujesz więcej słońca. Bądź najlepiej naturalnego, jeśli się nie da, to sztucznego, a jeśli nie masz wyboru, to więcej witaminy D dla Ciebie tutaj. Po Twojej stronie Afryka i Afrykańczycy, także możesz śmiało zaufać tym osobom, będą Ciebie wspierać. Natomiast ostrzeżenie, absolutnie kasyno omijasz szerokim łukiem, drogi wodniku, także nie pożyczasz pieniędzy ani Ty, ani komuś. Nie bierz kredytu, nie podpisuj kredytu, tutaj nie staraj się o kredyt, o pożyczkę, nie pożyczaj pieniędzy, bo popłyniesz z kretesem, mogę powiedzieć. Także omijać szerokim łukiem zdrabki, loterie, wszelkie kupony, bo wszystko przegrasz, to Ci już od razu mówię. Uwaga też na jakiś nieprzyjemny kontakt z banku, czy też nieprzyjemną informację w sprawach finansowych u Ciebie, ale dotyczy to instytucji jakiejś finansowej. Na to uważajcie. Zwróćcie uwagę też na wątrobę, trzustkę, śledzionę, żółć, refluks, zgaga. Tutaj może to bardzo mocno Wam doskwierać. Też nie pluj jadem, nie pluj żółcią, drogi wodniku, bo się tą żółcią zadławisz. Ale przekaz. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Kierunek turystyczny czy na przeprowadzkę dla Was oczywiście Afryka. Także leć, drogi wodniku. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie wodniki. Udanego tygodnia dla Was. No i rybki, które sfochowane są. Część rybek, nie wszystkie, że są ostatnie. Wodnik pełen wigoru. Fajnie, rybka z Londynu, najpiękniej. No dobrze, kochani. Co u rybki na ten tydzień? Rybka wypływa.
No i całe szczęście, warto było czekać. Ale dla tych spochowanych, co tam poszły do innej wróżki, no to chyba nie. Dobra, potrzymam jeszcze w napięciu. Zajebiście, tak wam powiem. Zajebiście, drogie ryby. Powiem tak, kasa płynie i to taka, że się kompletnie nie spodziewacie, drogie rybki. 10 denarów. Duże pieniądze idą. Jakaś nagroda, bądź zwyczajnie zasłużyłaś, droga rybko. Dla niektórych rybek bardzo pozytywna, szczęśliwa. Tutaj wiadomość na temat nieruchomości. Być może ktoś przepisze ci spadek, nieruchomość, albo trafisz nieruchomość swojego życia. Dobre interesy z bykiem, panną i koziorożcem, i to bądź koziorożcem, i to spotkanie z tym bykiem, panną bądź koziorożcem będzie wspaniałe tutaj. Także, a jeszcze na tym dużo pieniędzy zarobisz. Także może ten byk, panna, koziorożec podarować ci jakiś piękny prezent, albo to będzie coś materialnego. Tutaj pojawiają się też kwiaty, pojawiają się monety, jakiś fajny prezent, ale też prezent piękny od rodzinny prezent. Może jeśli jesteś mamą, to dostaniesz piękny prezent od swojego dziecka. Także tematy rodzinne będą bardzo fajne, zostaniesz mocno doceniony tutaj właśnie przez rodzinę. Także będzie prezent, albo będzie taki już prezent duży, duży. Jeśli chodzi o majątki ziemskie, nieruchomości, załatwianie, perfekcja. Karta rada, poddaj się troszeczkę tutaj, droga rybko, sile wyższej, bo w tym tygodniu jesteś chroniona przez siłę wyższą. Zaufaj uniwers, zaufaj astrologii, zaufaj gwiazdom trochę bardziej. Patrz częściej w gwiazdy w tym tygodniu, co tu się dzieje. A nóż spadnie jedna dla ciebie. Możesz śmiało, droga rybko, w tym tygodniu zaufać wodnikowi. Wodnik po twojej tutaj po twojej stronie. Zadbaj o płuca, bo akurat w tym tygodniu będziesz bardziej delikatna, bardziej delikatny. Także uważaj na te płuca, chroń te płuca, dlatego że no to jest też taki okres przejściowy, jeśli chodzi o pogodę. Natomiast ostrzeżenie przed zodiakalnym strzelcem. Strzelec to jest twój wróg. A wiemy, że u strzelca tak dobrze nie było. Także uwaga na strzelca, bo jeszcze coś ci może tutaj niefajnego przynieść do domu. Chodzi mi o chorobę. Także uważać na strzelca, ale też uważać na osoby, które podają się za twoich przyjaciół. Czasami w życiu jest tak, że przyjaciele sprawdzają się, dani przyjaciele sprawdzają się na danym etapie życia. Nie cały czas. Tak jest życie. W wodnikowych teraz czasach, od 2 lat jesteśmy w nowej epoce wodnikowej, gdzie wszystko jest tymczasowe. Nie jest na stałe. I to masz tutaj zrozumieć. Natomiast ostrzeżenie, nie pytaj przyjaciół o nic. Nie chwal się też majątkami rodzinnymi tutaj przyjaciołom. Bardziej ufać rodzinie niż przyjaciołom. Ale serduszkujecie. Pięknie. Także uwaga też na bombardowanie aniołów. Także anioły będą bardzo uparte w tym tygodniu i będą was tutaj molestować. Anioły mogą się kontaktować poprzez zrzucanie monet. Czyli możesz dużo monet znaleźć w tym tygodniu. Możesz znaleźć jakieś dziwne przedmioty nagle, gdzie na przykład spadnie ci na balkon jakiś dziwny przedmiot, czy też pod nogi. Ale też możesz widzieć dużo lustrzanych cyfr. To będzie atak aniołów, że tak powiem. Także na to uważajcie, drogie rybki. Anioły podlegają prawom wszechświata, ale anioły, drogie rybki, zapominają, że my żyjemy na ziemi. Także zapominają, że my jesteśmy istotami takimi ziemskimi.
A dlatego, jeżeli masz ten atak anielski, to droga rybko, poprosić bardzo grzecznie, podziękować najpierw za przekazy anielskie, a następnie powiedzieć, że ja żyję, mam już dość, nie chcę tych przekazów. Także jeżeli jest jakaś rybka, która musi to usłyszeć, to w taki sposób można sobie z tym poradzić. Ostrzeżenie drugiej rybki macie na nogi. Uwaga tutaj, zwłaszcza rybki, które spacerują po górach, pagórkach, uważajcie na nogi, kolana, biodra, także w ogóle kończyny dolne. Tutaj na to bądźcie wyczulone. Piękny tydzień, ochrona sił wyższych i nie dość, że majątek, to jeszcze pod szczęśliwą gwiazdą w tym tygodniu, drogie rybki. Pozdrawiam Was serdecznie, udanego tygodnia dla Was. No i tej wspaniałej, bogatej kasy tutaj Wam życzę. Udanego tygodnia dla Was. Wszystkim znakom tutaj Zodiaku dziękuję bardzo za Was, za Wasz poświęcony czas tutaj, bardzo bezcenny. Życzę Wam udanego tygodnia, reszty tygodnia. A weźcie sobie rady i ostrzeżenia do serca. No i kochani, Anglię zapraszam oczywiście na spotkania osobiste ze mną. Postaram się Wam trochę relacjonować tutaj to, co się będzie działo w Wielkiej Brytanii. I kochani, oczywiście do zobaczenia. Ja nie znikam i się nie przeprowadzam, tylko jadę. Wizyta. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Udanego tygodnia dla Was. Wróżka Anna.